Jest piątek, godzina 18, pora na podcast polecony z Warszawy i myślę, że temat idealny na takiego bifora przed imprezą. Będziemy rozmawiać bowiem o zjawisku, które z pewnością integruje ludzi. Jest bardzo pojemne, choć spotkałam się też z taką opinią, że jest to wehikuł walki o godność Polaka. Jestem ciekawa zdania moich gości. Z pewnością muzyka techno i kultura rave to coś, co dodaje kolorytu, łączy ludzi, no i też pozwala na to, żeby się pokazać i zapomnieć o takiej szarości dnia codziennego. No i credo rave'u, czyli plur, peace, love, unity, respect. A moi goście to twórcy zupełnie nowego filmu dokumentalnego Rave, czyli Łukasz Ronduda i Dawid Nikel. Ludzie nie tylko związani z filmem, ale właśnie z kulturą, o której stworzyli swoją najnowszą produkcję. Dzień dobry. Dokładnie to my. Dzień dobry, dziękujemy bardzo za zaproszenie. Bardzo się cieszymy, że tu jesteśmy. Tak, i takie wspaniałe przedstawienie. Tak, przepiękne. Kultura techno ucieleśnia stworzenie nowego społeczeństwa opartego na zasadach jedności, miłości, równości, inaczej plur. Co łączy Józefa Wybickiego, czyli autora Mazurka Dąbrowskiego, z techno? Co łączy? No, trzeba zobaczyć nasz film, żeby się dowiedzieć, ale może Łukasz odpowie. Znaczy, jak zaczynaliśmy robić film o polskiej muzyce techno, to tak jak powiedziałaś, my jesteśmy z Dawidem z wnętrza tego środowiska, jako fani, Dawid też jako twórca. I byliśmy, tak jakby czuliśmy taką odpowiedzialność, że jest tyle fascynujących historii, które krążą w tym środowisku, takich niezwykłych właśnie, począwszy, sięgających gdzieś oświecenia właśnie, Wybickiego, Manieczek, Awangardy, Kazimierza Malewicza, że po prostu to jest taki wspaniały, nieopowiedziany świat, taki świat nieprzedstawiony w polskiej kulturze, bo też nie ma książek na ten temat. Teraz wyszły dopiero jakieś książki. Z okazji trzech dekad. Trzech dekad, tak, ale nie było filmu. My jesteśmy z Dawidem filmowcami i stwierdziliśmy, że też jako takie osoby techno, rave'owe, no musimy tutaj wykorzystać swoje umiejętności, żeby opowiedzieć te wszystkie historie, wykorzystać nasze narzędzia, nasze sposoby też dotarcia. I zebraliśmy te wszystkie historie, które gdzieś tego Wybickiego też płynnie, myślę, tą historię o hymnie, o tym twórcy hymnu polskiego, który marzył o tym, żeby właśnie wyzwolić swoich chłopów, żeby oni tworzyli muzykę, żeby oni tworzyli operę, żeby oni tworzyli narodową kulturę taką właśnie opartą na równości, żeby już nie było takich podziałów społecznych. I to było masońskie, oświeceniowe. I działo się w Manieczkach. Działo się w Manieczkach. To w ogóle jest niesamowita historia. To jest mój ulubiony fragment tego filmu, kiedy już ten fragment pojawia się w drugiej połowie, jakoś pod koniec, nawet powiedzmy na początku trzeciego aktu, tak to nazwać, to nagle czujesz jakąś taką nową energię i siłę tego filmu, że wszystko jest ze sobą połączone, że wydaje się, że my jedziemy do tych Manieczek. Wiadomo, Manieczki są stereotypowo postrzegane przez ludzi jako coś złego, jakaś taka kuźnia po prostu byczków, szybkich samochodów, ale w takim niefajnym wymiarze. A tu nagle się okazuje, że ten klub ma jakiś sens, że te ziemie mają sens, że to wszystko się łączy w piękną, rejwową historię o wyzwoleniu. I my w trakcie realizacji naszego filmu bardzo długo zbieraliśmy różne materiały. Zaczęło się od tego, że Łukasz realizował wystawę w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Tak, w 2016 chyba, ale to Łukasz musi powiedzieć. Chyba w 2017.
16 i 17, bo okay. Była na openerze, a później była... W sensie w muzeum. Muzeum była w 17, tak. No, 16 była... Właśnie w ogóle chciałam dopytać o to, czy jest szansa, żeby tę wystawę jeszcze kiedyś gdzieś zobaczyć. Właśnie. No wystawy mają to do siebie, że są bardzo efemeryczne. Ja dlatego trochę przeszedłem z robienia wystaw do robienia filmów, bo jakoś mam wrażenie, że nakład pracy czasami jest podobny. Czasami się pracuje 2 lata też nad wystawą i ona trwa 3 miesiące, jest, tylko zostaje jakaś książka, powiedzmy. Tutaj w przypadku wystawy o Rejwie nie została książka, ale wydaje nam się, że został ten film, który gdzieś wynika z wystawy, z tamtej właśnie. Także, 140 uderzeń na minutę, taki tak, był tytuł. Tak. Przygotowywaliśmy ją wspólnie z Szymonem Maliborskim i Zofią Krawiec i ona właśnie pojawiła się w tym momencie, w którym 2016-17, kiedy w naszym filmie opowiadamy o tym, że jest ten druga fala popularności techno, kiedy pojawia się ten kolektyw Vixapol. Wtedy się poznaliśmy z Dawidem na imprezie techno. To są też początki naszej przyjaźni i twórczej współpracy. I kolektyw Vixapol wtedy się pojawia, który też był obecny na tej wystawie, zderzony z tymi realizacjami z lat 90. techno i sztuki lat 90. I wydaje mi się, że ten właśnie Vixapol był takim, no, dla nas takim nowym otwarciem takiego myślenia na tą historię techno, na te wszystkie historie, które opowiedzieliśmy w filmie. Te osoby, które przychodziły na Vixapol, takie najmłodsze pokolenie właśnie, typu Marysia, Janusz, bohaterowie naszego filmu, oni się tam pojawiali, nieśli ze sobą pewne wartości, które nas bardzo zainteresowały. No właśnie, na początku powiedziałam, że to jest bardzo wielowymiarowe zjawisko, a pewnie część osób, które oglądają ten podcast, na przykład nie interesują się do końca techno, ale z jakiegoś powodu może interesuje je wasz film. Oglądają, więc wydaje mi się, że musimy trochę uzupełnić, tak, o co chodzi z tym Wybickim i z tym techno. Tym wspólnym mianownikiem jest wieś Manieczki, tak, w której znajduje się klub, o którym wspomniałeś, tak. Czyli słynny klub Manieczki. Ekwador. Ekwador Manieczki. Tak. Ekwador przy ulicy Wybickiego, tak. A Wybicki zarządzał tymi włościami, tak? Dawno, dawno temu. Był szlachcica, który posiadał ziemię, jak również posiadał chłopów. Był właścicielem chłopów pańszczyźnianych. Taka wtedy była struktura w Polsce społeczna, oparta na takim bardzo brutalnym podziale. Teraz bardzo dużo się mówi i pisze na temat pańszczyzny, na temat właśnie z tego dziedzictwa pańszczyzny, tego, że właśnie głównie Polacy pochodzą z warstwy chłopskiej, tak jakby dopiero teraz w tym czasie jakby przyznajemy, otwieramy się na tą tożsamość i już bez wstydu zaczynamy żyć wreszcie, powiedzmy. Nasz film też jest w tym nurcie, takiego, powiedzmy, zwrotu ludowego. No i ten Wybicki tam był tym szlachcicem i taka była epoka, że on nawet jeżeli chciał uwolnić tych chłopów, to za bardzo nie mógł, był jednym z nielicznych. Ale właśnie pisał sztuki na ten temat, pisał opery na ten temat, o uwolnieniu chłopów, o daniu im wolności. Napisał nawet taką operę Kmiotek, gdzie właśnie wzorowany na na Romeo i Julii, gdzie właśnie chłopak i dziewczyna należą do dwójki zwaśnionych szlachciców i ci szlachcice na złość nie chcą pozwolić tym młodym się połączyć. To też taka brutalna opowieść o tym, jak ludzie po prostu nie mogli samostanowić o swoim życiu, nie mogli decydować, bo po prostu urodzili się w nieuprzywilejowanej warstwie społecznej. I Wybicki te jego ziemie później, w latach komunistycznych, stały się najsłynniejszym PGR-em w Polsce Ludowej. Pokazujemy też fragmenty tego, jak Gierek tam przyjeżdża, jak oni się tam popisują, jakie mają plony, jak ładnie tym zarządzają wszystkim.
No i później po transformacji, o czym też opowiadamy, pokazujemy upadłe PGR-y. I co się tam wydarzyło w tym miejscu? Co weszło w te właśnie, w ten upadek państwa, upadek też jakiejś wspólnoty organizowanej przez państwo, przez kościół, że w te upadłe PGR-y właśnie w Manieczkach, na tych ziemiach, których kiedyś były te czworaki chłopów Wybickiego, powstała no, ta najsłynniejsza dyskoteka techno w Europie Środkowo-Wschodniej. I Wybicki pragnął, żeby chłopi kiedyś mieli własną operę. On tak marzył o tym. On chciał napisać taką operę, żeby też chłopi się cieszyli nią. Ta opera Kmiotek też miała taka być, bo miała dotyczyć spraw ludu, tak? Że lud się miał przejąć tym. Lud miał to uczynić też swoją sztuką. No i to techno stało się w tych Manieczkach taką ludową operą. W jakimś sensie. My nawet puszczamy w naszym filmie utwory takie, że niektórzy twórcy tam przyjeżdżali i łączyli utwory operowe z utworami techno. Takie świadomie czy nieświadomie, przywołując te korzenie właśnie tego miejsca i to pragnienie Wybickiego, żeby tutaj chłopi mieli właśnie jakąś własną kulturę, jakąś własną sztukę, żeby to była jakaś opera, jakaś chłopska muzyka, żeby była, ale w sensie takim wyższym. No i to się spełniło w Manieczkach po 200 latach. Tak, spełniło się. Zaczęliśmy podcast od takiej dosyć grubej historii. Warto też chyba wspomnieć, że w klubie Manieczki no nie jest grane tylko techno, no tam jakby jest bardzo szeroko pojęta muzyka elektroniczna, co też często nam tutaj hejterzy zarzucają, że my mówimy, że w Manieczkach jest tylko techno, to jest nieprawda, tam jest bardzo szeroko pojęta muzyka elektroniczna. No i tak. No, ale tak sobie myślę, że to jest w ogóle niesamowita historia, która pokazuje, jak ta muzyka łączy różnych tak. ludzi. W ogóle mnóstwo no tak. takich historii przywołujecie. Ja absolutnie nie chcę zdradzać tym, którzy ten film mają przed sobą, jakie tam motywy się pojawiają, ale też niesamowite jest to łączenie techno z awangardą. To, że gdzieś tam pojawia się i Malewicz, i można powiedzieć wątek Kantora. Skąd wy w ogóle te wszystkie historie wyciągnęliście? Czy to jest tak, że wy po prostu w związku z tym, że gdzieś tam tworzycie również tę społeczność, to po prostu przy okazji nie tylko chodziliście na imprezę, ale też interesowaliście się i gdzieś tam pogłębialiście tą wiedzę? Właśnie, ja zacząłem od tej wystawy w muzeum i w sumie nie dokończyłem tego wątku, ponieważ kuratorem był właśnie Łukasz, mnie nie było wtedy w projekcie i Łukasz był odpowiedzialny za to, że zebrał te ilości tego materiału, te wszystkie archiwa, te wszystkie wspaniałe historie, które pewnie zaraz też opowie. Ja byłem wtedy odbiorcą tej wystawy w MSN-ie i byłem totalnie zachwycony, tak jak ty właśnie teraz, że jak można muzykę elektroniczną, rave, techno połączyć z tymi wszystkimi wątkami. Dla mnie to było coś fenomenalnego. Chwilę później Łukasz mnie zaprosił do współpracy, ponieważ w sumie nie wiem dlaczego, pewnie może teraz powie, ale moja historia pochodzi aż z Kędzierzyna Koźla. Między nami jest dekada różnicy wieku i ja uczestniczyłem właśnie w takich klubach typu Ekwador Manieczki, będąc nastolatkiem. I byłem zafascynowany też właśnie tym Vixapolem, kiedy się wprowadziłem do Warszawy 10 lat temu, że ktoś wreszcie bez wstydu wyciąga tę muzykę, którą ja słuchałem będąc nastolatkiem, ponieważ jak studiowałem w Katowicach, to wtedy się dowiedziałem, że muzyka, której słucham jest zła, że ta muzyka z tych klubów jest wieśniacka, tak ludzie określali w dużych miastach, więc ja nagle brałem udział w czymś totalnie klasistowskim. Wtedy uczestniczyłem w Katowicach właśnie w tym lepszym techno, w festiwalu Tauron Nowa Muzyka, czy tych wszystkich innych imprezach. I dopiero jak przyjechałem do Warszawy, szedłem po prostu bulwarami i natknąłem się na Vixapol i stwierdziłem w końcu jakaś impreza rave'owa, która ma tę energię, którą ja doświadczyłem
będąc nastolatkiem. Czy nagle okazuje, że tu jeszcze jest jakaś wystawa, ona to wszystko łączy i tu jest jeszcze, nagle się okazuje, że za tym stoi jakaś awangarda. Ja wtedy o niczym nie miałem pojęcia. Poznałem Łukasza i mi wszystko opowiedział i mnie to totalnie zafascynowało. Łukasz dostarczył ogromne ilości materiałów na dyskach. Myśmy to przeglądali, na podstawie tego pisaliśmy scenariusz tego filmu. Bardzo dziękuję, bardzo ładnie to powiedziałeś. To pytanie, czy Łukasz chodził na manieczki? Tak, właśnie ten film jest, wynika z naszej takiej wspólnej drogi, takiej podobnej drogi. To jest bardzo dla nas, myślę, tożsamościowy film. Ja również jestem, tak jak Dawid, z małej miejscowości, z Ostrowca Świętokrzyskiego. I tam też były takie dyskoteki. Dyskoteka się nazywała Pałacyk na przykład. I później pojechałem na studia historię sztuki do Łodzi. Tam było Muzeum Sztuki, tam właśnie była sztuka taka nowoczesna, to mnie fascynowało. I tam spotkałem właśnie tych artystów, to był przełom lat 90. 2000, o których opowiadamy w filmie, którzy łączyli awangardę z techno. Dla nich właśnie to techno było kolejnym odłamem sztuki właśnie konstruktywistycznej, po Malewiczu, właśnie po tych pierwszych awangardach. Potem właśnie odnosili to do Kobro, do Strzemińskiego, że to jest taka abstrakcja, ale zarazem abstrakcja, która jest włączona w życie. Tak jak wszyscy, jak ci konstruktywiści marzyli o tym, że sztuka geometryczna, abstrakcyjna zmienia społeczeństwo i uczestniczy w budowie nowego społeczeństwa. To był taki utopijny rys, że sztuka może cokolwiek zmienić w rzeczywistości, ale ci właśnie artyści techno, Marcelo Zamenhof, Grupa Zugt, Wspólnota Leżeć, oni w to wierzyli, że są kolejną tą awangardą. W Łodzi był ten dyskurs awangardowy przez Muzeum Sztuki. Oni się sytuowali jako kolejna ta awangarda. Po prostu w tej stuletniej historii awangardy. To samo się działo w Krzysztoforach w tamtym czasie, też Galeria Kantora, Grupy Krakowskiej, taka powojenna, najważniejsza awangardowa galeria, stała się miejscem właśnie techno. Tam zostało to przyjęte przez tych właśnie starych awangardzistów, którzy zaprosili techno jako abstrakcję, jako nowy wymiar sztuki abstrakcyjnej. No i w ogóle to jest bardzo ciekawe spotkanie, o którym też opowiadamy w filmie, ale dla mnie to było właśnie zderzenie się z tym, po tym jak przyjechałem z małej miejscowości. Oczywiście też od razu wyparłem to techno, z którym przyjechałem, to wiejskie, źle urodzone, i w ramach awansu społecznego wstydziłem się tego z bagażu. Pałacyk istnieje jeszcze? Nie. I zachwyciłem się właśnie tą awangardą, tą wysoką sztuką, w ogóle też taki spragniony czegoś, no po prostu tej sztuki. Gdzieś przyjechałem z miejsca, gdzie jej nie było i też nie widziałem wtedy tego też takiego ukrytego klasizmu, tego podziału po prostu, że ja muszę od razu coś odrzucić, z czym przyjechałem, coś skąd jestem, ten mój bagaż jest wstydliwy, tak, ja muszę się tutaj skonstruować na nowo, muszę się na nowo określić wobec tej wielkiej sztuki, wielkiej awangardy. Także wydaje mi się, że to doświadczenie jest wspólne bardzo wielu osobom w Polsce, które przyjechały z mniejszych miast do większych miast, musiały się jakoś na nowo zdefiniować, też czując tą gorszość tego, co było, i tą lepszość tego, co będzie w tym wielkim mieście. Także ten film jest o tym i też bardzo z naszej osobistej perspektywy jest opowiadany. Tak, ja myślę, że ten film jest przede wszystkim o tym, i ty powiedziałaś przed chwilą, że żeby opowiedzieć coś tutaj ludziom, którzy nie wiedzą nic o techno, i ja uważam, czy tam o rave'ach, ja myślę, że to jest film właśnie idealny dla takich ludzi, ponieważ my tak naprawdę opowiadamy o naszym społeczeństwie, które jest od zawsze podzielone, i snujemy taką utopijną wizję, żeby
prostu to nasze społeczeństwo pogodzić ze sobą. To jest film, którego fanką wielką jest Grażyna Torbicka. I to był mój cel, jak kiedy Łukasz mnie zaprosił, żeby zrobić taki film o tej kulturze, w której ja jestem, żeby ludzie mogli zobaczyć to, czego my doświadczamy, żeby to nie była ekranizacja książki 30 lat muzyki techno, czyli my teraz opowiemy o każdym kolektywie w naszym kraju, tylko my chcieliśmy opowiedzieć historię naszego kraju poprzez muzykę elektroniczną, poprzez rave, bo uważaliśmy, że to jest siła tego filmu. Tym bardziej, że rave kojarzą się bardzo negatywnie, często dla ludzi spoza tego środowiska, czyli z narkotykami, z hedonizmem. My też z tym walczyliśmy, z tym stereotypem, kiedy szukaliśmy finansowania, zwłaszcza w tych publicznych miejscach. No ale droga była kręta, udało nam się zrobić film, który wchodzi do kin 4 października. Już teraz są pokazy przedpremierowe i uważam, że to jest piękna historia, to warto zobaczyć. Tym bardziej, że żyjemy w kraju, gdzie na pierwszym miejscu słucha się hip-hopu, a na drugim disco polo, więc my odkrywamy tak na dobrą sprawę gatunek muzyczny, o którym wszyscy wiedzą, ale ludzie się go boją, ja mam wrażenie. Że ta muzyka jest tak obarczona stereotypami, że ludzie się boją tego gatunku. To się kojarzy z jakimiś klubami, które są jakieś niegrzeczne, podejrzane. No ale taka jest opinia generalnie ludzi o muzyce elektronicznej. Co się zmienia też. Tyle wątków się pojawiło. Słuchajcie, tak. No to tak, po pierwsze, czy rozmawialiście z panią Grażyną? Tak. Ona była na przykład kiedyś na rejwie jakimś? Słucha techno? Nie słucha, ale była na rejwie, była na naszym filmie. Zaprosiła też nas na swój festiwal Dwa Brzegi do Kazimierza. Tam mieliśmy pokaz, mieliśmy później rozmowę z Grażyną. Zresztą spotkałem Grażynę tydzień temu w Warszawie i powiedziała, że za rok chciałaby, żebyśmy zorganizowali imprezę rejwową na festiwalu, więc to się pewnie uda. Grażyna mówiła to, co tak na dobrą sprawę większość osób, która jest spoza tego środowiska. Dziękuję wam, że przybliżyliście mi tę skomplikowaną historię i że ona jest taka piękna i niejednoznaczna. A co mówili ci, którzy byli mniej wyrozumiali niż pani Grażyna Torbicka, czyli na przykład ci, do których zwracaliście się po finansowanie? Od początku mierzyliśmy się, bardzo długo zbieraliśmy finansowanie na ten film i to w perspektywie na przykład takich budżetów filmowych, budżet filmu dokumentalnego nie jest jakiś taki wysoki, tak, to nie są jakieś duże pieniądze, ale mieliśmy bardzo trudną drogę, żeby zdobyć te proporcjonalnie małe pieniądze nawet, bowiem od początku natrafiliśmy na taki stereotyp, taki bardzo silny, negatywny stereotyp tego, czym jest techno, czym jest właśnie ten fenomen tych imprez. Wśród osób, które decydowały o tym, czy przyznać pieniądze, czy nie, że to są osoby właśnie eksperckie, związane z kulturą, które tak jakby reprezentowały w jakimś sensie taki mainstream kultury w Polsce i też reprezentowały ten dominujący sposób myślenia, powiedzmy, ludzi kultury, tego establishmentu na temat muzyki techno, że to się po prostu kojarzyło z czymś właśnie niskim, związanym z narkotykami i też jakimś takim niewyartykułowanym, bo też techno nie ma tam języka, nie ma tam wokalisty, nie ma tam tekstu. Kultura polska w swoim mainstreamie jest oparta na jednak mówieniu tekstów, śpiewaniu tekstów, czytaniu tekstów. Filmy są też bardzo związane z literaturą, z bohaterami, z historiami. A tutaj mamy w techno, to jest pierwsza taka sfera muzyczna, powiedzmy poza muzyką poważną, która jest stricte abstrakcyjna. W sensie, no nie ma tych wokali, tak jak w tym samym czasie się rozwijał
no, hip-hop, rap, no i tam był wykrzykiwany bunt właśnie w tekstach, a tutaj ten tak jakby na techno nikt nie chciał spojrzeć inaczej, w jakimś sensie znaleźć jakiegoś innego klucza do tej kultury, to mimo iż to była bardzo duża, jest nadal bardzo duża kultura, także musieliśmy cały czas tłumaczyć, te wszystkie historie opowiadać, które opowiedzieliśmy w filmie. Próbowaliśmy jakoś właśnie zainteresować taką tymi właśnie historiami. W końcu się to udało, ale bardzo długo to trwało. Najpierw musiała powstać wystawa. Musiało się też pojawić, myślę, to nowsze pokolenie takie tych... no właśnie Marysia Janusz, takie osoby już bardziej... Bohaterowie waszego filmu z pokolenia Z, tak? Bo również takie postacie się pojawiają. Ale też chyba warto wspomnieć, znaczy nie wiem, to pewnie jakaś nudna informacja, no ale jednak filmy bardziej artystyczne, a nasz tak jest, w Polsce finansowane są przez PiS, czyli Polski Instytut Sztuki Filmowej. I generalnie jak już tam pozyskasz środki, to później bardzo łatwo złapać koproducentów, pozyskać koproducentów, czyli jak w naszym przypadku Łódzki Fundusz Filmowy, DI Factory, i Instytut Adama Mickiewicza, ale w tym PiS-ie tam co roku są inne komisje. I tak na dobrą sprawę to jest bardzo często też zależy od tego, kto jest w tych komisjach, bo jak trafisz na osoby, które nie chcą poznać tej historii techno, no to ty ich i tak nie przekonasz. A też ja uważam z perspektywy czasu, że my też robiliśmy, zresztą tak jak jest w dokumencie, film dokumentalny generalnie robi się w trakcie zdjęć i na montażu też. My przed zdjęciami mieliśmy te wszystkie historie, tak jak teraz tutaj sobie rozmawiamy, myśmy poszukiwali tych bohaterów, tej Marysi, tego Janusza, to wszystko było procesem. To nie jest tak, że jest 2018 rok i my mamy scenariusz na papierze, który jest jeden do jeden tym filmem, który możemy zaraz zobaczyć. To był bardzo skomplikowany proces i my w tych komisjach musieliśmy przekonać tak naprawdę ekspertów, że warto nam zaufać, że to jest historia godna tego filmu. Mhm. I to się nam udało. To się udało na końcu, właśnie tym, że taki główny argument był, że opowiadamy historię transformacji polskiej ostatnich 30 lat, tę społeczno-polityczną historię Polski po 89 roku przez pryzmat muzyki i techno. To był tak jakby nowy sposób na opowiedzenie o transformacji. I de facto tym nasz film również jest, tak, że też opowiadamy o transformacji w zupełnie inny sposób, o tej polaryzacji, która powstała po 89, o tym pęknięciu, ale też dajemy dzięki temu nowemu, najmłodszemu pokoleniu jakąś szansę na ponowne. No tak, ale też co jest bardzo ważne w naszym filmie, my łączymy w tym filmie obserwacje i archiwa. Bardzo złożony film. To jest, my tutaj odpowiadamy w bardzo skomplikowany sposób, ale ten film też jest skomplikowany, ale jednak jest przystępny. Film jest nieskomplikowany. Ale w odbiorze jest szalenie ciekawy prosty do zrozumienia sensie, bo film nie jest prosty, tylko łatwy do zrozumienia. Tam nie ma żadnej takiej materii, że ktoś czegoś nie zrozumie, prawda? Ja uważam, że jednak... też zadziałało to, że był, jest Łukasz, który ma swoje spojrzenie jako reżyser, jestem ja, który mam swoje poszukiwania i nasz duet też idealnie zadziałał od samego początku i myślę, że to też było jakimś takim ciekawą sprawą. Totalnie. I jeszcze raz chciałem podkreślić, że robiliśmy ten film dla osoby spoza świata techno, która nic nie ma wspólnego z tym techno. Ten film ma bardzo duży wymiar edukacyjny. To jest podkreślane przez wszystkich, którzy go widzieli, na przykład przez Grażynę Torbicką również, że to są takie osoby, które ten świat techno gdzieś zawsze był gdzieś obok nich i nigdy nie weszły do niego. I ten nasz film umożliwia wejście takie, zrozumienie go i wyjście też z takim poczuciem, że się czegoś dowiedzieliśmy. Nareszcie, że to już przestała być jakaś ciemna plama, to już jest świat, który poznałam. Nie muszę do końca chodzić na te rejwy, ale już mam jakąś perspektywę na ten świat. Także nasz film jest bardzo przystępny i ma wymiar edukacyjny bardzo silny.
No i bardzo ciekawe wątki się pojawiają. Ja na przykład się dowiedziałam o balach suprematycznych. No to już wspomnieliście o tych Krzysztoforach, tak? Bo to, tak. Bo to właśnie tam się takie imprezki pojawiały. Tak, Małgorzata Szłowska tam chodziła. Totalnie. I mówiliście też o komisjach, a propos Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, że może jakieś niezrozumienie, bo te komisje się zmieniają, a jestem ciekawa, czy w tych komisjach są na przykład ludzie, którzy chodzą na rejwy, bo to się rzadko zdarza, że spotykasz na rejwie reżysera. To znaczy, ja tak. Nie wiem, czy rzadko, tak mi się wydaje, bo nie jak spotykasz. Jesteś na rejwie, to się raczej nie rozglądasz. Rozglądasz się, ale nie spotykasz. Nie spotykasz. Ja powiem jako ciekawostkę z tych komisji, bo one się odbywały w momencie, kiedy rządziła jeszcze poprzednia władza. Także my z filmem o Techno mieliśmy jeszcze... Co, chatka to zagadka, wiesz, you never know, może chodzą na rejwy, może byli. I największym problemem dla nich przez pierwszy czas, kiedy aplikowaliśmy, było to, że tam się pojawia sformułowanie, że jest moda postsowiet. I to mamy też, też to jest kolejna ta historia, którą opowiadamy w naszym filmie. Jak wielkie koncerny modowe wykorzystują taką estetykę dresa z postsowieckich blokowisk, jak ją zawłaszczają. I to sformułowanie postsowiet było po prostu odrzucające dla tak. prawicowych decydentów, bo my nie jesteśmy przecież postsowiet. I na przykład taki drobny szczególik. Tak. Też zadziałał. Ale na imprezach, bo o tym w sumie zaczęłaś mówić, nie ma reżyserów. Ja na imprezach techno, na rejwach ja nie spotykam. No, Łukasza a spotykam. Cały czas chodzicie na rejwy? Nie, ja z tym filmem zakończyłem. No teraz sami inicjujemy rejwy, bo przy naszych premierach naszego filmu w różnych miastach są rejwy. A, i myślałam, że jakąś historię opowiecie. Jakiś taki wyjątkowy rejw, wasz najlepszy rejw w życiu. No. Poza tym, kiedy się spotkaliście, bo o to zaraz dopytam. No już często się nas pytają o najlepszy rejw. Mamy taką fajną odpowiedź na to pytanie. Że to ten film. Nie przyjmuję takiej odpowiedzi. A to też fajna odpowiedź. Nie, wiesz co, tak najlepszy rejw to jednak są takie bardzo jakieś prywatne historie, bardzo emocjonalne i czułe, z którymi w sumie nie chcemy się dzielić. Ale mamy takie, mamy takie rejwy. No tak. Ajajaj. No dobra, to inaczej was zapytam. To są też... związane historie jakieś miłosne. Tak, ale też rejw to jest doświadczenie. To jest takie niezwykłe doświadczenie. Takie właśnie intymne, też bardzo osobiste. Takie też związane z jakimś procesem wewnętrznym, indywidualnym. Może rejw 2 zrobił właśnie o tym. Trudno to tłumaczyć, trudno to opowiedzieć. To jest wspaniałe w tym. Też byliśmy w pewnym sensie krytykowani przez tą frakcję, bo ta frakcja takiego mistycznego ujęcia rejwu, że tego się nie da opowiedzieć, że to jest właśnie takie tajemnicze doświadczenie, też jest silna w polskim środowisku rejwowym. I z punktu widzenia tego środowiska my też jesteśmy oskarżani o to, że za dużo powiedzieliśmy z kolei. No ale mówiąc, że jest to wyjątkowe doświadczenie, też w jakiś sposób o tym opowiadamy, więc może zapytam inaczej. Również w tym filmie pojawiają się wyjątkowe miejsca, w których były organizowane rejwy, na przykład opuszczony Luna Park, ale takich miejsc w ogóle w Polsce, w których organizuje się tego typu imprezy, jak jakieś, nie wiem, baseny czy pralnie. Zresztą w Warszawie teraz jest bardzo modny taki cykl imprez house i z muzyką techno i elektroniczną, które są właśnie za każdym razem organizowane w jakimś zupełnie innym miejscu, a to hangar szybowców, a to klub Milonga połączony z parkiem przy Placu Krasińskich. Jakieś takie ciekawe miejsca, o których na przykład słyszeliście. Wiesz co, też co ważne w naszym filmie i co było piękne wtedy, że te imprezy w tym opuszczonym na parku były oddolną inicjatywą, prawdopodobnie wejście było za darmo albo symboliczne, a ty teraz przywołałaś taką imprezę, która moim zdaniem się już jednak jest machiną. Jest właśnie tą machiną z tej drugiej fali popularności techno, czyli już jest jakiś dress code, już jest to elitarne wejście, musisz jakoś wyglądać, pewnie wejście też jest bardzo drogie, to nie jest impreza dla wszystkich.
nad czym ubolewamy, ale może właśnie tak wygląda świat w 2024 roku, a na pewno tak wygląda. Aczkolwiek ja słyszałem o takich rejwach, które są pod mostem organizowane w Warszawie. Ja tam jeszcze ani razu nie byłem. W tym sezonie też. Tak. One się odbywają bardzo często, ale tak jak ja już mówiłem, ja z zakończeniem tego filmu zakończyłem też swoje uczestnictwo w rejwach. Takie symboliczne to jest. Tak, no ale tych miejsc jest bardzo, bardzo dużo. Zresztą była też wspaniała wystawa w Muzeum Woli. Cały czas jest. Do grudnia w ogóle serdecznie zapraszamy. Nazywa się Euforia. Tak, trzeba pójść zobaczyć te wszystkie miejsca. Dostaliśmy zaproszenie od organizatorów tej wystawy, żeby pokazać nasz film w kontekście tej wystawy. Tak. To koniecznie, bo tam jest motyw techno w postaci klubu Filtry. Mhm. Z lat 92 chyba wtedy otwarto ten klub. On tylko przez 2 lata działał, ale jeśli chodzi o Warszawę, to zdaje się, że miał taki właśnie ogromny wpływ na rozwój tej kultury i sceny. Tych miejsc jest na dobrą sprawę bardzo dużo. My też w trakcie realizacji zdjęć, ja sam pojechałem na dokumentację gdzieś takiegoś zamku, województwo dolnośląskie, festiwal dla 100 osób, to też był czas postpandemiczny, więc ja mam wrażenie, że to dobrze zadziałało na tej imprezy, bo właśnie wtedy powstało dużo małych kolektywów, które zrzeszały właśnie takie małe grupy ludzi i pasjonatów muzyki rejwowej, a nie osoby, które ja nazywam to osoby koszularze, czyli chodzą w tygodniu w koszulach, w korporacjach pracują, nie mam nic oczywiście do osób, które pracują w korporacji, a później odpinają koszulę i idą na imprezę, żeby po prostu odpiąć wrotki. Czyli są takimi biernymi uczestnikami tej kultury, ale też w sumie są, więc im nie odbieram. Zapraszam do kin. Słuchaj, to wszystko się kotłuje i w jakiś sposób łączy ludzi z zupełnie różnych światów i chyba też trochę o to chodzi. Tak, dokładnie o to właśnie chodzi. Pewnie nie każdy znajdzie w tym nutę awangardy i nie jest w stanie tak fajnie i sprawnie połączyć różne wątki, które wam się udało, ale muszę was jeszcze dopytać, bo już gdzieś tam ten wątek się przewijał, że wy się poznaliście w ogóle na takiej imprezie organizowanej przez ciebie, tak? Jakie były okoliczności w ogóle tego spotkania, poznania? Tak, czy wtedy od razu wpadliście na pomysł, żeby taki film kiedyś zrobić? Ja kiedyś byłem DJ-em, miałem taki kolektyw Muzyka Nieheteronormatywna, razem między innymi z Dominiką Sitnicką, dziennikarką. Robiliśmy te imprezy też w różnych miejscach. Głównie to było w podziemiach Akademii Sztuk Pięknych w klubie Eufemia. To ja na jednej z tych imprez poznałem przez Zosię Krawiec właśnie Łukasza. Myślę, że może byliście wtedy w trakcie wystawy lub po. To już w sumie było 10 lat temu, prawie 8, też tak w szczegółach nie pamiętam, ale poznaliśmy się właśnie na tej mojej imprezie, jakoś Dominika znała się z Zosią i się wszyscy połączyliśmy, zapoznaliśmy się na rejwach, co było w sumie wspaniałym początkiem. Łukasz wtedy, mi się wydaje, że już planował film, ale też planował film Wszystkie Nasze Strachy i zaprosił mnie do filmu Wszystkie Nasze Strachy. Ja byłem też wtedy w trakcie realizacji swojego debiutu Ostatni Commerce, gdzie też jest wątek w sumie wiksapolowy. Więc coś jakoś tak wszystko połączyło. Tak jak u nas w filmie się łączy Wybicki z Manieczkami. Tak, tak. Tak my też się połączyliśmy. Ja właśnie słyszałem o Dawidzie, że jest taki zainteresowany filmem właśnie z ambicjami reżyserskimi człowiek w tym środowisku. I właśnie moja ówczesna dziewczyna, Zofia Krawiec, też bardzo mówiła mi o Dawidzie, właśnie, że tak jak ty, tutaj też film i rejwy, musicie się poznać. No i się poznaliśmy wtedy i od razu zaskoczyło. Ja myślę, że to w ogóle były moje urodziny i to była impreza kulturalnej. Tak, Szyszumowska była wtedy. Tak. No tak, to były moje urodziny. Tak. Tak było. No i pięknie się to wszystko potoczyło. Mówiliśmy o tym, że techno pojawiło się w takim bardzo ważnym momencie.
początek lat 90., upadek muru berlińskiego, koniec żelaznej kurtyny i tak dalej. Ale skąd w ogóle wzięło się techno? Mam na myśli w Polsce, bo wy na przykład przedstawiacie w swoim filmie historię Marcelo Zamenhofa, czyli przedstawiciela człowieka z początków tej kultury, który był pierwotnie punkowcem. Tak. Czy to z tej kultury w Polsce powstało w pewnym sensie techno? Też, również z tej. Też na przykład w Warszawie była taka bardzo ważna postać, o której nie opowiadamy w naszym filmie. Był Skalpel z formacji punkowej z Desertera, który przeszedł tak bardzo wyraźnie z punka do techno. I jest parę takich życiorysów. Właśnie też jest Karol Suka, którym opowiadamy, który stworzył taką wspaniałą taką ikonę tamtych czasów, imprez tamtych czasów, właśnie, że tą czcionką Solidarności napisał wyraz zamiast Solidarność schizofrenia i to oferował ludziom na imprezy, żeby się w tym bawili. W czasie w ogóle, w którym tuż po 89 roku ta rewolucja solidarnościowa wygrała i no i tak jakby wtedy wokół było to już budowanie tej nowej Polski pod właśnie z tym fundamentem solidarnościowym. Także to było dość prowokacyjne w tamtych czasach i też trochę tak przeczy tym tezom o tym, że to techno nie było zaangażowane politycznie. Także ta energia punków była u podstaw, szczególnie w Warszawie, tak mi się wydaje, tego świata techno. No ale przede wszystkim też ten punk bardzo się kojarzy z latami 80. i no, z takim już totalnym rozpadem tego państwa, powiedzmy komunistycznego. I jak wchodzi kapitalizm w 89 roku i tak naprawdę to razem z tym kapitalizmem wchodzi techno również. Ono się bardzo kojarzy z tą kulturą zachodu, z tym kulturą zachodniej demokracji, kultury konsumpcyjnej, właśnie z tym plur, z tym, co się dzieje w Berlinie, z paradą miłości. I tak jakby ta subkultura techno jest wyrazem tych przemian. Tak naprawdę też o tym opowiadamy w filmie, że to jest ta subkultura, która wyraża ducha tego czasu, tych zmian. Jakby. I my w naszym filmie pytamy trochę o to, co z tego pierwszego, z tego inicjacyjnego ducha zostało. I odpowiadamy na to pytanie, że tak naprawdę te ideały dopiero teraz są realizowane przez to najmłodsze pokolenie. Te ideały plur dopiero teraz są realizowane. Tak, ale też lata 90. miały to do siebie, że bardzo chcieliśmy być tacy jak na Zachodzie i zafascynowani właśnie tą paradą miłości, o której ty mówisz, to Polacy też tam mieli swoje platformy. Tam swoją platformę miał klub trójmiejski Sphinx, o którym też bardzo mało mówimy, ale głównie tam platformy miały Manieczki, Ekwador Manieczki, co też było jakimiś ci ludzie z awangardy, którzy właśnie tworzyli te kluby, które miały mieć jakąś większą wartość, nagle byli zdziwieni, dlaczego na tym Love Parade jest Ekwador Manieczki, co to w ogóle ma być, przecież jakiś klub ze wsi i o tym też właśnie opowiadamy w filmie, jak już pod koniec lat 90. zaczęły się tworzyć te podziały, kiedy w latach 90. wszyscy chcieliśmy być jak na Zachodzie i byliśmy zachłyśnięci, to nagle później zaczęło się już tworzyć muzyka elektroniczna lepsza i gorsza, i jakim jestem odbiorcą i zaczęły się tworzyć też stereotypy wokół tej muzyki i też jakimś takim kulminacyjnym momentem właśnie była parada wolności w Łodzi pod koniec lat 90. czy tam początek lat 2000, gdzie doszło do jakiejś totalnej eksplozji i muzyka elektroniczna w Polsce trochę się wyciszyła. Oczywiście ona była gdzieś tam, istniała, przecież nie było też tak, że w 2000 roku wszystkie kluby upadły i jest koniec, tylko ona się trochę wyciszyła i nagle ona powróciła i stała się właśnie
z jednej strony te kluby, jakie Ekwador pozostały i się prężnie rozwijały, ale jednak w dużych miastach powstawały takie kluby, które były już nastawione bardzo na zysk i dalej na kopiowaniu tego zachodu, że mamy się ubierać jak na czarno, ma być selekcja jak w Berghain, bo jednak my cały czas chcemy być jak na zachodzie. A to się okazuje, że powstał kolektyw Vixapol, oczywiście między innymi, bo to już nie jest tak, że Vixapol jest jedynym takim kolektywem, który jednak chciał wyciągnąć tą polskość, polską pompę, o której opowiadamy. Polska pompa to jest gatunek, który wytworzył się właśnie w tych manieczkach i Vixapol był tym kolektywem, który powiedział: stop, my nie chcemy naśladować zachodu, my chcemy być tutaj, mówić o naszej muzyce, o naszej kulturze i tak się bawić do tego. Odważnie spojrzeć na to, jacy jesteśmy, naprawdę. Co też? Nawet jesteśmy trochę lokalni, trochę z peryferiów zachodniej Europy, ale to jest prawda i prawda jest najważniejsza. Autentyczność jest najważniejsza. I to jest, i tylko żyjąc w prawdzie o sobie, możemy być szczęśliwi i wolni. Wiesz, nasz film w pewnym sensie jest kontrowersyjny dla takich frików rejwowych. Dla frików, oczywiście. Bo oni mówią, że kurczę, ten Vixapol... A dla frików nie. Nie, a oni mówią, że Vixapol, że co to jest, ale Vixapol też jest projektem artystycznym, za tym stoją artyści, w pewnym sensie to też jest awangarda, a warto wspomnieć o tym, że Vixapol był kolektywem, który prawie jako jedyny grał w Berghain, o którym wszyscy marzą. Vixapol też miał cały swój set na Boiler Roomie, no jakby to są elementy, o których marzą ludzie zajmujący się muzyką elektroniczną, no, a udało się to, to jest, ja to trochę porównuję jak z filmem, czyli coś, co my robimy. Jak chcesz być unikatowy i zauważalny międzynarodowo, no to musisz pokazywać naszą historię polską, a nie udawać Amerykę czy tam Zachód. Jednak to te filmy, które mówią o naszej polskości, są nominowane do Oscarów, czy tam dostają ważne nagrody w świecie. To prawda, a jak na takiej osi czasu, jak w ogóle byście zdefiniowali te manieczki jako taki, według waszej opinii, właśnie niechlubny czas, czy wręcz odwrotnie, element transformacji? Chociaż w sumie chyba odpowiedzieliście na to pytanie. Że to jest element jakiegoś procesu kształtowania. Na pewno, to jest element procesu. Warto tutaj powiedzieć, że techno właśnie jest jedyną taką muzyką, która jest tworzona i przeżywana równocześnie na wsi i w mieście. Nie ma jedyną subkulturą muzyczną, kulturą muzyczną. Nie ma, inne kultury muzyczne są podzielone bardzo, że występują tylko w mieście albo tylko na wsi. Na przykład disco polo występuje tylko na wsi. Punk, hip-hop to są miejskie kultury muzyczne. Nie ma wiejskiego punka. A techno jest i tu, i tu. Jest taka ciągłość między techno. Jest tak jakby wielką szansą na stworzenie czegoś wspólnego. No właśnie na zasypanie tych podziałów między tym, którym się udało, powiedzmy, w transformacji, tym związanymi z wielkimi miastami i tym, którym właśnie się nie udało, którzy są gdzieś tam zmarginalizowani. I my chcieliśmy zwrócić naszym filmem uwagę na to, że to jest techno jest przez to, że jest i tu, jest takim językiem wspólnym, który jest bardzo mało takich wspólnych miejsc teraz, szczególnie po tych 8 latach PiSu, gdzie bardzo się kultura też podzieliła, że są inne punkty odniesienia dla kulturowo nawet, zupełnie inne autorytety, zupełnie inne właśnie kultury, że de facto żyjemy w kraju różnych kultur, mimo iż jest to niby nadal jedno społeczeństwo. Także my naszym filmem pokazujemy, jak można scalać, tak, żeby szukać takich miejsc, które dają możliwość tego scalenia tej kultury, albo przynajmniej jakiegoś dialogu, albo dają platformę do spotkania. I no i wydaje się, że teraz to jest związane z tym najmłodszym pokoleniem, teraz jest szansa na to. Też polska wieś się zmienia bardzo. Bardzo już po wejściu do Unii w 2004
Polska wieś się już po tych latach zmieniła, tak że się mówi nawet o końcu wsi, że już ludzie na wsi przestają powoli żyć jakimś innym lifestyle'em, że to wszystko jest jakaś odmiana klasy średniej, powiedzmy, różnie żyjącej gdzieś po prostu rozproszonej, ale jednak, że to już po prostu się, że to techno też zaczyna być taką, też już przestaje być ten podział na wiejskie i miejskie, po prostu jest to jakaś polska pompa, która jest i można ją spotkać w Ekwadorze i w Warszawie na imprezach mainstreamowych i na Paradzie Wolności, że to też się zmienia, tak jak się zmienia struktura społeczeństwa polskiego. Tak, Parada Wolności wróciła do Łodzi. No właśnie, to też polityczny wątek się w ogóle pojawia i to nawet kilka. Tak, ale ta parada wróciła i była w zeszłym tygodniu i ja jestem zafascynowany, jakie tłumy tam przychodzą. W sensie bardzo się cieszę, że udało się pani prezydent Łodzi zorganizować tak wspaniały event i wrócić do tego, co było właśnie zapoczątkowane na początku, pod koniec lat 90. w Polsce. I to jest wspaniałe, że naprawdę opowiadamy o muzyce i robimy film, który jest o wspólnocie. To jest bardzo piękne, a co do wsi, wydaje mi się, że też na pewno internet temu pomaga, że już nie czujemy się lepsi i gorsi, po prostu wszyscy jesteśmy naprawdę równi i uważam, że to właśnie pokolenie Gen Z jest pierwszym takim pokoleniem bez kompleksów. Nieważne skąd pochodzisz, wszyscy chcą być naprawdę równi. To nie jest tak, jak u milenialsów była niby równość, a tak naprawdę w każdym elemencie życia ty odczuwałeś, że nie jesteś jednak równy. Ja dokonałem awansu społecznego, wyjeżdżając z Kędzierzyna Koźla, studiując w szkole filmowej, później pracując w Warszawie i na każdym etapie zauważałem, że jednak nie ma równości. Teraz my jednak mamy taką nadzieję, że to Gen Z jest tym pokoleniem. I to nas też zafascynowało w Iksabolu. I w naszych bohaterach, no bo też my o nich w ogóle nie mówimy. O Marysie, o Januszu, o Marcelu Zamechowskim. Wspaniali ludzie. Jezu, ja mam, słuchajcie, tyle pytań do was, ale powiedziałam o tym wątku politycznym, bo od razu przypomniało mi się coś z waszego filmu, czyli Cukt i w ogóle sztuczna inteligencja, to już w sumie powiem wszystko, tak? Kandydatka na prezydentkę. Tak było. Taki motyw też się pojawia, czyli techno gdzieś tam wkraczające do polityki, choć tutaj też od samego początku w sumie do końca ten sam cel, jakieś łączenie, jednoczenie ludzi. Tak, ale ty teraz mówisz o Cukcie i o sytuacji z początku 2000-tych tak. lat, ale wciąż, nawet jak były strajki kobiet, to tam też były platformy techno. Na przykład Wixopolonia, czyli żeńska część Wixapolu, też tworzyła platformę, gdzie leciały rejwy i ludzie manifestowali swoją złość. Wspomnieliście też o tej nowej generacji. W sumie mało miejsca tutaj poświęciłam jej w trakcie tej rozmowy. Gdzie wy w ogóle poznaliście bohaterów swojego filmu? Bo poza jakimiś... Na rejwach poznaliście, tak? Bo to jest Janusz i Marysia. Czy wy w ogóle śledzicie ich losy? Jesteście w kontakcie? Co się z nimi teraz dzieje? Tak. Co się z nimi teraz dzieje? No byli na Paradzie Wolności pomalowani na zielono i byli Szrekiem i Fioną. Tak mi napisała Marysia. Mamy z nimi kontakt, wspaniali ludzie. Poznaliśmy ich w trakcie researchu. Pojechaliśmy na Wixapol. To też było ważne. Wixapol i Wixapolonia dali nam taką możliwość uczestnictwa w tych imprezach i być w ogóle z kamerą. To jest dosyć niepowtarzalne, ponieważ jednak te imprezy techno są takie, że nie wolno filmować, nie wolno robić zdjęć. My mieliśmy tą zgodę od organizatorów. I na jednej z tych imprez w Łodzi poznaliśmy właśnie Marysię i Janusza. Oni nas wzięli na after i na tym afterze zgodzili się, żeby pofilmować. Ja im tam pozadawałem kilka pytań i tak sobie zostawiliśmy ten materiał. I później jak dostaliśmy finansowanie na produkcję,
to odpaliliśmy z Łukaszem te materiały i tak analizowaliśmy, co ci ludzie mówią, tam opowiadali o rodzicach i Marysia, która siedziała w rogu i w sumie bardzo mało powiedziała, nas najbardziej zafascynowała, ponieważ miała wtedy 18 lat, była DJ-ką, to było jej wielkie marzenie, żeby grać polską pompę, opowiadała o tym, jak jej mama zabierała ją właśnie na te parady wolności w latach 90. Mieliśmy tego Marcella Zamenho, też z Łodzi, który uczestniczył w tych paradach i myśmy stwierdzili, że po raz kolejny ta Łódź wchodzi na to, że jest też naszą bohaterką. I pojechaliśmy do... Ona wtedy pracowała w Niemczech w fabryce serków. No i spakowaliśmy się, pojechaliśmy, zobaczyli, co tam u niej i nas zafascynowała swoją energią i swoją szczerością. To też dla nas było ważne, żeby opowiedzieć o tym szerokim zjawisku poprzez konkretne osoby i twarze. Marysia stała się twarzą tego zjawiska i też tą twarzą taką właśnie, która jest bardzo czystą i szczerą, ponieważ też jednak ten świat rejwowy ma to do siebie, że przynajmniej jest bardzo dużo ludzi wystylizowanych i ciężko trochę pościągać te maski, żeby dobić się do człowieka, a Marysia była taką osobą, która tej maski nie ma. Marysia, tak jak u nas w filmie, jest w stanie pojechać zmęczona, po prostu w fabryce, wsiąść w samochód, spocona, tłuste włosy i jechać zagrać imprezę na Wixapolu, tylko żeby być z ludźmi. Obok niej jest DJ Hazel, legenda dla niej, a ona taką szczerą radością cieszy się z tego procesu, a nie jest wykalkulowaną DJ-ką, która się zastanawia, jak teraz wyglądać i jak się zaprezentować. A co pionierzy, czy osoby związane od początku z techno, czy z rejwami w Polsce, jak Marcello Zamenhof, sądzą o tym, jak to wszystko wygląda teraz, tak? No bo to trochę ta kultura przeszła z takiego offu do mainstreamu. To jest po prostu modne pójść na tego typu imprezę. No, wydaje mi się, że są takimi klasycznymi przedstawicielami boomerstwa. No inaczej tego nie można chyba powiedzieć, no ale my chyba mamy to do siebie w naszym kraju, że jak jesteś w czymś od początku i wchodzi ta nowa generacja, no to jednak trochę tego nie rozumiesz i trochę się obrażasz, dlaczego oni tak to robią, przecież zasady są takie, wymyślone w latach 90. No Marcello z nami chodził na imprezy i się tam odnajdywał, oczywiście miał jakieś swoje ale, tak jak większość pewnie osób, które były pionierami, no ale to jest w każdej dziedzinie. W filmie jest to samo, w innych gatunkach muzycznych jest dokładnie to samo. To jest totalnie to samo wszędzie, właśnie to, co też jest nazywane takim procesem odwróconego pionierstwa, że dla młodego pokolenia już ci ludzie ze starszych pokoleń, którzy coś zrobili, tacy jak Marcello na przykład, nie są z automatu autorytetami dla tych młodych ludzi. Po prostu jest od razu relacja równości. I w naszym filmie jest właśnie to odwrócone pionierstwo, że Marcello się uczy od tych młodych. Jest film de facto o tym, że oni go prowadzą. A tak powinno być. Oni go nasycają, oni sprawiają, że on jakoś rewiduje swoje poglądy, on w ogóle się próbuje dzięki nim jakoś odnaleźć we współczesności. Zazwyczaj mieliśmy do czynienia z innego typu opowieściami w ogóle w polskiej kulturze, że są jakieś figury takie ojcowskie czy matczyne i my musimy w ich cieniu jakoś się rozwijać w odniesieniu do ich, do tego, co stworzyli. A właśnie w naszym filmie pokazujemy, że to oni są pionierami, oni są tymi figurami najważniejszymi. No tak, też ta muzyka jest jednak przyciągnięta mężczyznami. I też chyba mężczyźni mają to do siebie, że tacy są zawłaszczający, że jak pomyślisz sobie o kobietach, na przykład reżyserkach, to one są w stanie dopuścić ten młodszy głos, wejść w jakąś interakcję, czy nie? Mi się tak wydaje. To wszystko zależy od konkretnej osoby. Słuchajcie, a powinniśmy mieć w ogóle kompleksy, bo w porównaniu na przykład z Berlinem, bo techno w Berlinie zostało w tym roku wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Ale czad.
Myślę, że Ekwador powinien być wpisany. Chyba taki postulat był nawet Gregora Różańskiego, jednego z naszych ekspertów. Ja myślę, że gdyby był taki postulat na serio, to Polacy, jak widać w naszym filmie, są w stanie się pokłócić nawet o muzykę, więc i tak by się pokłócili o to, co ma być wpisane do tego dziedzictwa UNESCO, więc finalnie by nic nie zostało wpisane. No już chyba mamy taką naturę, że lubimy się kłócić. No ale Ekwador powinien z tym dziedzictwem Wybickiego, z tą całą historią, opera, techno-opera. No. Mi się wydaje, że Gen Z jest pozbawione kompleksów, pewne inne pokolenia tak. I to jest właśnie... Gen Z powinno być wpisane do dziedzictwa UNESCO. Tak mi się wydaje. Panowie, przed rozmową mówiłam, że godzina to pewnie będzie za mało, a już przekroczyliśmy godzinę w ogóle tych wątków. Tak jak powiedzieliśmy na samym początku, i muzyka techno, i kultura rave, i również wasz film. Mnóstwo różnych warstw i można analizować na 10 tysięcy sposobów. Także nie pozostaje mi nic innego, niż zaprosić na wasz film do kin, który już wkrótce, kiedy dokładnie? 4 października, natomiast są już różne pokazy przedpremierowe. Jest na przykład tydzień wcześniej w Iluzjonie. Już raz nie pamiętam, 29 to jest piątek, wtedy też będzie rozmowa. 20 jest we Wrocławiu na przykład, pokaz przedpremierowy. Więc warto śledzić naszego Instagrama. Tak, media społecznościowe. Zapraszamy, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.